Tour de Pologne po rocznej przerwie powrócił do Katowic. W ramach 6. etapu kolarze rywalizowali w jeździe na czas. Start etapu był zlokalizowany przy ulicy Olimpijskiej, a meta przy katowickim Spodku. I choć od rana w regionie padał deszcz, to nie zniechęciło to fanów kolarstwa do tego, aby pojawić się w centrum Katowic i dopingować. Przyszli także ci, którzy nie interesują się tym sportem. Nie jestem fanem kolarstwa, ale z uwagi na to, że jestem mieszkańcem Katowic, no nie, żal nie skorzystać z takiej okazji, żeby zobaczyć troszkę światowego sportu. No co, rozrywki trochę ze tego marnego życia, niespokojnego, wszystko się kłócą moje lata, tak to trochę rozrywki. Fajnie, że takie imprezy są organizowane w Katowicach? Bardzo, bardzo, bardzo powinno być więcej takich imprez. No to impreza superowa. 6. etap to zupełnie co innego niż wszystkie inne wyścigu Tour de Pologne. Tu kolarze startowali pojedynczo i do pokonania mieli stosunkowo krótki, bo mierzący niespełna 17 km odcinek. Dla władz Katowic organizacja Tour de Pologne to okazja do promocji miasta, nie tylko w kraju, także za granicą. Co jest jeszcze ważnego? No oczywiście taki element, który promuje używanie roweru nie tylko jako rekreacji, ale też właśnie do sportu, czy nawet jako środka komunikacji. Tak więc bardzo się cieszymy, że mieszkańcom, tym, którzy kochają rower, tym, którzy jeżdżą na rowerach codziennie, tym, którzy też uprawiają ten sport, możemy zaprezentować profesjonalne ściganie podczas właśnie Tour de Pologne. To nie pierwszy raz, gdy Tour de Pologne przyjeżdża do Katowic. Do tej pory kibice mogli tu oglądać m.in. metę etapu. Po Tour de Pologne, jak przygotowujemy, no to chcemy dawać emocje, a tutaj Katowice, cały Śląsk, jest przecież wielka aglomeracja ludzi, widać wszędzie tłumy, tłumy ludzi, wielką radość i stąd właśnie jesteśmy tak blisko z Katowicami, chcemy zawsze tutaj przyjechać tym etapem, nie tylko dając emocje, ale też promować ten region, jak się tu wszystko zmienia. Zobaczmy Katowice, piękne, zielone. Na ogół Polacy sami my myślimy, o Katowice to ciemno, pełno pyłu węglowego i tak dalej, a tu jest naprawdę jedno z piękniejszych zielonych miast w Europie. Jutro ostatni etap 80. wyścigu Tour de Pologne. Kolarze pojadą z Zabrza do Krakowa.